Przysiąg, wydam was najnowszy odcinku, który będzie z pokazania kolekcji moich płyt, które mam, które kupiłem sobie kiedyś i które słuchałem. Więc tak, zastanawiam się, że zacząć z tej strony, bo tu mam jedną kubkę, tu mam pudełko z płytami. Czy wiem, że na pewno kilku nie mam płyt. Nie mam dwóch płyt, jest to jak multi, płyta Toxic i nie mam BTO, to była płyta Palma na blokach, na pewno tych dwóch nie mam, chyba, albo że to co znajdę, to Palma na blokach, bo mam je w samochodzie na pewno. Ja bym zaczął od tej strony. Jest to pierwsza płyta, to jest 18 plus. Kupi producent. Szczerze, bardzo fajna płyta. Nie pamiętam, kiedy ją ostatnio rozsłuchałem, ale dużo utworów jest na niej, które są fajne i do teraz można słuchać. Tak na szybko zerknę, jakie to są utwory, bo tu z tyłu nie mam napisanych. Sobie odpalę Spotify'a na szybko. 18 plus. No, tu jest strasznie dużo utworów, które są fajne. Ogólnie cała płyta jest dosyć fajna, bo no, postur jest fajny. Superman, Marlboro, Pracownik Roku, pamiętam, że był fajny. Kiedy byłem mały, też było fajne. A tak, reszty tutaj nie pamiętam dokładnie, bo dawno jej nie słuchałem. To jest jedna z fajniejszych płyt, ale też nie mam jakichś wspomnień z nią dużych. O, szczerze chyba najmniej jej słuchałem chyba. Albo tak, wiecie, nie za dużo. W sensie wiem, że dużo jej słuchałem, ale jakby na Spotify'u bardziej niż na płycie. Kolejna płyta. Jest to Fat Stoja Turbo Boost. Ja ją dostałem chyba za darmo od brata wtedy. Bo on dostał dwie chyba przypadkowo, czy coś takiego. I on dał jedną. Kupił sobie. A tu są zdjęcia i teksty piosenek po prostu w środku tutaj. Tu mam na przykład teksty piosenek w środku na tej płycie. I wiecie, tam jest serce. Moja ulubiona piosenka z tego. Na pewno był. W sensie ulubiona, nie ulubiona, na pewno była fajna flamenco. Horda. Też była fajny słodki sen. Ale szczerze, Fat Stoja według mnie jedna z gorszych płyt, które mam tutaj. Wydaje mi się, że były lepsze jego na pewno. Na pewno bardziej, które mi się podobały. To nie jest jedna z takich, wiecie, o, włączę sobie, przesłucham ją jeszcze raz. Nie, na pewno słuchałem jej mało razy. Nie jest to płyta, do której często wracam, ale następna już jest płytą, do której wracam często. Jest to Lanek BDS. Dolina Smoków. To jest opowieści z Doliny Smoków, raczej tak. To jest płyta, do której wracam non stop praktycznie. Słucham jej do teraz. Dużo fajnych utworów, jak na pewno. Jak 998. Jak opowieści z Doliny Smoków, jak Brzydkie Rzeczy. Smoky Folk. Fendi Playboy. Yes Ace. Hardcore Pleasure. Fresh Prince. Strasznie fajna płyta, ja do teraz do niej wracam. Dużo wspomnień z nią mam. Wiecie, jazdy sobie wieczorem samochodem, odpalania tej płyty, wczucia się w vibing i taki, wiecie, odpalić sobie papieroska, vibujesz sobie, jedziesz wieczorem. Idealna płyta dla mnie. Następna płyta to jest płyta Tupaka, którą była fajna, że kupiłem sobie w Biedronce ją. Nie pamiętam jej dokładnie,
szczerze, nie pamiętam tych utworów, pewnie przesłuchałem całą, ale dokładnie też nie mogę nic powiedzieć o niej, bo nie pamiętam jakby jej dokładnie tej płyty, bo nie pamiętam utworów z niej po prostu. Na przykład z tego, jak to się nazywa, z Opowieści Starych Smoków, bardzo fajna płyta. Dużo utworów z niej znam, jakby jak puszę sobie i śpiewam, to jest bardzo fajna. Chłopaka nie będę dokładnie. Następną płytą jest Mr. Kengo. Też bardzo fajna płyta. Dawno Kengo nie słuchałem. O kurde, to totalnie jest nie ten. Dużo. Tu jeszcze jest. Aha. Strasznie ciężko się czyta, bo jest czarne. Tu widzę, jak to jest normalnie ten, ale jak zabieramy światło, to nie widzę dokładnie. Też pamiętam, że ją kadowałem dosyć ostro na początku. Ale teraz już totalnie pamiętam utworu z niej. Też tu nie mogę się czytać. Albo że sobie włączę za chwilę tutaj Spotify obok. Dobra. Na pewno czarne chmury były fajne. Dokąd iść? Pora mówić nara, safari. Szczerze, też polecam sobie przeczytać tę płytę. Jest fajna, w ogóle Mr. Kank jest dosyć fajnym raperem. Szkoda, że już nie wydaje. A teraz jeden z moich ulubionych artystów, czyli Y2115, Do Zachodu Słońca. Też tą płytę katuję do teraz. Nawet jak jechałem. Dobrze mówię, ja ją katowałem nawet teraz, jak jechałem. Nie, to nie była ta płyta. To była inna płyta, którą katowałem. To była ba. To nie jest ta najnowsza. Ja teraz słuchałem Pretty Boya. Pretty Boya niestety nie mam albumów, ale tam też katowałem. Strasznie, bardzo fajna płyta. I polecam sobie przesłać jeszcze raz. Tak samo jak Rockstar. Rockstar, najlepsza płyta. Według mnie. Płytą, którą mam w kolekcji, jest Genka, młody chłopak. Kali. Kali, chudy chłopak. Widzę za siebie. Tu pamiętam ten freestyle pierwszy. A tu nawet nie ma utworów. Gdzie są zapisane? Nie, ale też fajna płyta, przesłuchałem sobie ją kilka razy. Chudy chłopak od Kaliego. Już wam mówię. Chudy chłopak. Nie, taki freestyle był na początku, pamiętam jak włączałem ją. Freestyle chyba to był. Fajny był. Chudy chłopak. A tak nie pamiętam reszty utworów, szczerze wam powiem. A tutaj mam 18+, to był chyba po prostu bonus track jakiś, już taka widzicie połamana. Fajna płyta, polecam ją sobie przesłuchać jeszcze raz. Tego chudego chłopaka nie wiem, tak wiecie. I tutaj mam coś takiego, czyli Lady Punk. Puszczy nowa kolekcja Epic. W ogóle tą płytę kupiłem sobie na koncercie Lady Punk wtedy. Bardzo fajna, jak byłem sobie na koncercie, nie pamiętam gdzie to było dokładnie, ale strasznie chyba strasznie lubię Lady Punk, jeśli chodzi o polskich starych artystów. Jedna z moich ulubionych takich grup muzycznych. Dużo utworów od nich słucham, jeszcze do teraz sobie czasem puszczę, więc dla mnie strasznie fajna płyta. Lubię ją sobie czasem puścić, ale co? Nie pamiętam, bo pamiętam, że ją na koncercie kupiłem. Z tym koncertem jest jedna taka historia, że po koncercie poszliśmy sobie do parku i poszliśmy gdzieś tam wypić piwko zero i akurat policja wjechała do parku. Z każdej strony i zatrzymywała tam ludzi, bo strasznie dużo ludzi było i brali ich alkomatem, badali i tak dalej, nie, czy mandatów nie wystawiali. My mieliśmy ten plus, że
My mieliśmy piwo zero tylko. Co tu jest szansa płyty? Dobra, następną płytą będzie Mata. Ostatni za maturę. Lubię ten vibe tej płyty. Bardzo fajny jest. Czy kolorowe masaki. Żółte flamastry i grube katechetki, bo to inteligencja. Na pewno z fajną. Biblioteka Trap. Pisze to na matmie. Nie, ogólnie wpadłem, że chyba wszystkie utwory lubię z tej płyty. To jest taki jeden z fajniejszych wydań, które lubię sobie wracać. Ma taki fajny klimat szkolny. Można się poczuć, wiecie, jak się chodziło do szkoły i tak dalej. Taki klimacik fajny dosyć. Przed nami tutaj jest... To jest The Beatles Live od The BBC. Kurde, lubię Beatlesów. Za chwilę zobaczycie, czemu lubię Beatlesów, ale to jest taki jedna dodatkowa płyta, która ma, która nie jest w takim pakowaniu specjalnym. Ale to możemy przejść do Beatlesów od razu. Tak, i chlebaczek. Tu lekko rozwalony już jest, ale to jest taki chlebak, co wszystkie płyty jakby... Fokusa nie chcę złapać teraz. Nie wiem czemu, ale tak, tak to się prezentuje. I tu są to jest chyba większość płyt po prostu Beatlesów. O, złapał fokus. To jest tak. The Beatles Revolver. Beatles Ruben Soul. To kolejna Beatles for the Sale. Klasyczna Abbey Road. Najbardziej chyba znana okładka Beatlesów. Beatles Past Masters Volume 1. Kurde, nie mogę teraz sadzić tego. Tu kolejna The Beatles po prostu. Już lekko zakurzone to jest, ale... The Beatles z... Pisze Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band. Let it be. The Beatles. Chicken Mystery Tour od Beatlesów. Please, please me. The Beatles. Ogólnie no nie mam historii jakiejś z tego. Będę wszystkim to nie przysłuchałem nawet. To jest Yellow Submarine. To jest wersja druga tego. Tego Volume 1, a The Masters. Nights, The Beatles. I to się prezentują wszystkie moje płyty Beatlesów. Chyba.
To jest ogólnie w takim chlebaku fajnym, lekko rozwalonym już. Bo ta jedna część by wypadła. Więc to się normalnie zamyka i tak dalej. Takie fajne pudełko. Tu mam napisane The Beatles. Przyznaję tych wszystkich płyt, przynoszę, że dostałem to kiedyś. I tak leży sobie po prostu i zbiera wartość tego. Dobrze, właśnie możecie wiedzieć tu na odcinku, jak stoi. Tutaj sobie. A następną płytą, do której też kocham wracać, jest jedną z moich ulubionych. Jest to BDS, Kwiat Polskiej Młodzieży. Kocham tą płytę naprawdę, jedna z fajniejszych płyt. Też dużo wspomnień mam z nią. Słuchaj, jak chodziło się do szkoły, wiecie, idę na pociąg. Z pociągu do szkoły i puszczałem ją, katowałem sobie tą płytę. Nie wiem, czy ta, albo Opowieść Historii Smoków jest jedną z lepszych płyt. Teraz mamy najgorszą płytę White'a według mnie, czyli Młody Książę. Według mnie, w sensie z tych wszystkich płyt, które wyszły, jest jedną z gorszych płyt. Najmniej mi się podoba z niej ilość piosenek. Tutaj mamy Bona Fide, Romantic Psycho. Też fajna płytka. Też lubię do niej wracać do teraz. Bardzo melancholijna. Bardzo fajna płyta. Uwielbiam do niej wracać. Co tam było z tych utworów, które były takie? Jest to może napisane? Gdzieś to. Nie ma tak listy, ale utwór z Tako. Czy z BDS-em. Czy inne. Tu mamy formata. Maty. Epka. Słuchają raz albo dwa. Tutaj jest płyta youtubera w ogóle. Też ja pamiętam, że przesłuchałem kilka razy, ale tu mamy. Cyk. Uch, serio, człowiek warga. Farka, fajna płyta. Czasem sobie posłucham jej. Raczej wcześniej kiedyś słuchałem więcej. Teraz już tak na pewno nie słucham jej często, jak wtedy, kiedy wyszła. Ale według mnie dosyć fajna płytka. Przesłuchałem sobie ją kilka razy. Miałem jakiś wspomnień też z nią. I tutaj najlepsza płyta w kolekcji, czyli to jest Gameplay Orsza Kumpel, pierwszego epka. Tutaj mamy wszystko, tracklistę jego. Bez autografu niestety. Ale wszystkie piosenki były z niej fajne ogólnie. Bardzo mi się podobała też ta płyta. Polecam sobie ją przesłuchać. Nie wiem, czy ona jest gdzieś dostępna. Na pewno chyba na YouTubie jest, ale na Spotify nie wiem, na 100%. I to by było na tyle. To cała kolekcja moich płyt tak naprawdę. Mówiłem, że dla was nagram taki odcinek. Dzisiaj wychodzi ten odcinek prawdopodobnie nie o 20, tylko później, bo wiadomo, były święta i do rodziny, więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Trochę pogadania, jak chcę się zrobić osobną serię pogadankową o muzyce. Jakieś nowości, które słucham, czy innych rzeczach. Możemy coś takiego zrobić. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie posłuchać, jakie muzyki aktualnie słucham, czego. Co mi siada, co mi nie siada, co jest fajne, co nie. To możemy zrobić taką serię ASMR muzyce, czy coś w tym stylu. Będziemy sobie gadali tam o jakichś nowościach. Głównie około rapowych, więc mam nadzieję, że taki odcinek jest pokazaniem moich wszystkich płyt, które mam w kolekcji. Brakuje jeszcze dwóch, może więcej, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jaką ilość. To dajcie znać, a ja będę się z wami żegnał. Także cześć, siemanko i na razie, pa.